I teraz, jeżeli chodzi o pomniejszanie ryczałtów, to jest temat, którego w zeszłym tygodniu na tym live nie omawiałem. Więc tutaj z pomocą nam przychodzi rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 96 roku w sprawie, w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń w okresie niewykonywania pracy. Tutaj również macie dziennik ustaw i pozycję tego dziennika ustaw. I mamy dwa przypadki z paragrafu 11 i z paragrafu 12. I teraz, tak. Jeżeli chcecie, to oczywiście zawsze za każdorazowo możecie wypłacać ryczałty w całości, czyli nieważne, czy kierowca pójdzie na urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, taki czy inny, inną nieobecność, Wy będziecie zawsze wypłacali um, całe, um, cały ryczałt. To jest Wasza decyzja. Natomiast czasami to potem nie zgrywa, jeżeli ktoś używa programu Fortrans, nie zgrywa to się z programami kadrowo-płacowymi, bo programy kadrowo-płacowe raczej w większości są poustawiane w taki sposób, że właśnie proporcjonalnie albo właśnie w inny sposób, to za chwileczkę powiem przy zwolnieniach lekarskich, obniżają te ryczałty. Więc te ryczałty są pomniejszane, nie zawsze są wypłacane w stałej wysokości. Potem program Fortrans, czyli ta ewidencja Wasza wyliczona w transie nie zgadza się z tym, co jest pokazane na liście płac w jakimś programie kadrowo-płacowym. Więc w programie Fortrans również możecie sobie ustawić proporcjonalne pomniejszanie i nieproporcjonalne, zaraz pokażę jak, ustawić sobie po prostu pomniejszanie ryczałtów przy nieobecnościach. I teraz jak my to robimy? Jeżeli mamy chorobę, wypadek lub macierzyństwo, no u kierowców raczej macierzyństwo, chyba, że tacierzyństwo, to miesięczną kwotę ryczałtu, czyli na przykład 200 zł, należy podzielić przez 30. Niezależnie od tego, ile dni ma miesiąc, dzielimy zawsze przez 30. Czyli jeżeli na przykład nasz ryczałt za, na, za nadgodzinę to jest 200 zł, Zł. Dzieląc na 30, otrzymujemy stawkę dzienną 6,666. Tam była nieskończoność, się, się ciągnęło, więc dałem 4 miejsca po przecinku. Otrzymaną wartość, ta, która wyszła, mnożymy przez liczbę dni niezdolności do pracy, czyli na przykład, jeżeli chorobowe było 12 dni, to mnożymy 12 dni razy tę stawkę, która nam wyszła u góry. I potem obliczoną kwotę odejmujemy od kwoty ryczałtu należnego za pełny miesiąc. Czyli jeżeli za pełny miesiąc kierowca dostałby, dostawałby 200 zł, a był 12 dni na zwolnieniu lekarskim, to odejmiemy 80 zł i wówczas ryczałt wypłacony to będzie dokładnie 120 zł, a nie 200 zł. Więc zarówno ryczałt za nadgodziny, ryczałt za godziny nocne, z dyżurami też możecie tak robić, też możecie je pomniejszać, chociaż są firmy, wczoraj nawet byłem w firmie, która. Żurów akurat z tego co pamiętam chyba właśnie nie pomniejsza, natomiast inne składniki pomniejsze, czyli nadgodziny i nocne, tak? Dyżury nie. Więc to różnie. Czyli odwrotnie, teraz już nie pamiętam. I teraz, jeżeli pracownik był nieobecny i za czas tej nieobecności zachowuje, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, to jest paragraf 12 wyżej wymienionego rozporządzenia. Czyli na przykład przy urlopie bezpłatnym. Miesięczną kwotę ryczałtu dzieli się przez liczbę godzin, przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Czyli jeżeli w styczniu mieliśmy do przepracowania 168 godzin, to była nasza norma miesięczna, to te 200 zł, znowu dla przykładu, 200 zł ryczałtu dzielimy przez 168 godzin, daje nam to stawkę za godzinę, czyli tu w tym przypadku jest to złoty 19. Następnie tę kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn, na przykład urlop bezpłatny 10 dni, 10 dni razy 8 godzin, czyli każdy dzień po 8 godzin, to mamy 80 godzin urlopu bezpłatnego. Mnożymy razy tę kwotę, która nam wyszła, złoty 19. Zł, otrzymujemy 95,24 i tak, tak obliczoną wartość odejmujemy od ryczałtu przysługującego za cały miesiąc, czyli 200 zł minus 95,24. To jest kwota 104,76. Teraz jeżeli w danym miesiącu kierowca będzie zarówno na zwolnieniu lekarskim, jak i na przykład na urlopie bezpłatnym, no to z obydwu artykułów będziemy to pomniejszali, czyli zarówno tą 1,30, jak i tę proporcję w stosunku do, do przepracowanego czasu y, y, pracy. W programie Fortrans, jak wejdziecie sobie na edycję umowy o pracę i zakładkę ostatnią otworzycie ryczałty i premie, to tam mamy takie kwadraciki, które tutaj w tej chwili widać. a spróbuję, może włączyć jakiś wskaźnik klaserowy, to spróbuję to pokazać. Czyli tę sytuację, którą przed chwilą omówiłem, jeżeli zaznaczycie sobie, pomniejszaj kwotę o 1,30 za dzień, za każdy dzień zwolnienia robowego oraz zasiłku, lub zasiłku. Oraz o wymiar pozostałych nieobecności w stosunku do planowanego czasu pracy. Ta opcja zaznaczona spowoduje, że wszystkie nieobecności będą proporcjonalnie pomniejszane w stosunku do planowanego czasu. Jeżeli Jeżeli chcielibyście tylko zwolnienie chorobowe, no to zaznaczycie ten czwarty kwadracik. Tu mamy tylko zwolnienie chorobowe, a urlop bezpłatny mamy z kolei tutaj, czyli kwadracik czwarty i szósty. Pokażę to w programie. Natomiast ten kwadracik trzeci załatwia de facto wszystkie nieobecności i wszystkie zwolnienia lekarskie, czyli 1,30 trzydziesta za zwolnienia i w pozostałych sytuacjach, nieobecnościach to będą po prostu proporcje. I jeszcze możecie się spotkać z tym, że po prawej stronie tego, tego, tej opcji, gdzieśmy w ryczałtach u kierowców, programy Fortans, mamy również pomniejszanie o przestój, czyli gdybyśmy zaplanowali fizycznie, ale to jest przestój, który wpiszemy ręcznie, pewien czasu pracy jako przestój, to też później decydujemy, czy chcemy pomniejszać to proporcjonalnie i w jaki sposób. I tutaj mamy akurat zaznaczoną opcję proporcjonalnie o 1,30 za każdy dzień obecności lub u góry proporcjonalnie do planowanego czasu. Pracy, i jakie składniki, jakie elementy, tu akurat mogę wybrać, jakie elementy mogą być pomniejszone. Tu u góry, jeżeli chodzi o tę opcję, po lewej stronie, przepraszam, tę opcję. To tutaj zaznaczając stosuj zasady pomniejszania przy ryczałtach, czyli mamy 200 ryczałt, za nadgodziny 100 nocne 200 dyżury. Stosuj zasady pomniejszania czek jest zaznaczony, zaznaczone te dwa kwadraciki, czyli ten trzeci i ostatni, czyli jeżeli kierowca pójdzie cały miesiąc na urlop bezpłatny, to no żeby nam wyzerowało wartość, wartość ryczałtu, jeżeli obejmuje to wszystkie dni robocze, no to wtedy ryczałty będą proporcjonalnie pomniejszane. Tak to wygląda. I fizyczny przykład z programu Fortrans, czyli mamy wyliczoną ewidencję za miesiąc styczeń 2023 i zwróćcie proszę uwagę, że w tym miejscu, gdzie normalnie ryczał ten kierowca miał ustalony 200 zł za godziny nadliczbowe i 200 zł za dyżury i to jest dokładnie ten przykład, który przed chwileczką pokazywałem Wam jak liczyć w teorii, to program Fortrans dokładnie tak to liczy, czyli ryczał 200 zł został pomniejszony proporcjonalnie przy 10 dniach urlopu Bezpłatnego. Czyli macie w tej chwili pokazany przykład, że te 104 ,76 zł, 76 groszy to jest właśnie wtedy, kiedy kierowca akurat w styczniu poszedł na 10 dni na urlop bezpłatny. Natomiast w drugim przykładzie, tu mamy kwotę 120 zł, czyli pamiętacie pamiętajcie z tego przykładu poprzedniego, o 80 zł obniżaliśmy wtedy, kiedy kierowca poszedł na 12 dni zwolnienia lekarskiego. Ryczał 200 zł pomniejszono o 1,30 przy 12 dniach chorobowego, to daje nam dokładnie 120 zł zamiast 200. Więc tutaj również przykład, w jaki sposób ta funkcja, którą przed chwilą wam pokazałem w programie Fortran, zadziała, jeżeli ją dobrze, dobrze ustawimy. I również sprawdźcie sobie ci z Was, którzy, których rozliczają firmy zewnętrzne, w jaki sposób firmy zewnętrzne Wam rozliczają te ryczałty i jakie macie zapisy w dokumentacji swojej wewnątrz zakładowej czy w regulaminach, czy w obwieszczeniach, czy może bezpośrednio w umowach o pracę, czy macie takie zapisy o obniżaniu właśnie ryczałtu w sytuacjach Nie. obecności kierowcy.